Cześć wszystkim! Znowu Pony 7, przeciąg Pillars of Eternity. Dobra. Pożyliśmy na latarnię, ponieważ i właścicielka prosiła nas o zbadanie spraw, ponieważ tam się dziwne rzeczy dzieją. Od czasu ostatnich przykrych wydarzeń w Zatoce Buntu. Okej, co my tutaj mamy? Solidny sztylet. Okej? Hey there. Jakoś... Kufer tu mamy? Yeah. Kufry let's see what's zawsze. In here. As promised. Spadamy. Okej. Okay. Na pierśnik oraz turban. Hey there. To piór. Dużo upiorów. Okej. Okay. Mieliśmy miecz na upiory. Nie wiem, czy będę mógł go wyjąć. To pole jest niedostępne podczas walki. Aha. Nie wiem się przygotować wcześniej. No cóż. Dobra. Okej. Okay. Redukcja obrażeń, nie wiadomo. Ciekawe, czy święty blask na nich zadziała. Ostatnio chyba na nich nie działał. Pozycje obronne. Nie, miałem na myśli pozycje obronne. Okej, możesz strzelić do niego, zobaczyć jak to zadziała. O, okej, okay. Działa. To dobrze. Okay. Wow, teleportują się. No dobra, słabo. Dobra, spróbujmy świętego blasku. To chyba działa tylko na zombie, ale zawsze możemy spróbować. Tak, co jest duch. A to działa tylko na nośniki dusz. Okej. Okay. Tarczę. Okej, wszyscy się rzucili na niego, wygląda na to. No to dobra, strzelę odbicia. I dobra, do dzieła. Okej. Okay. Możesz go odrzucić? Chyba tak, no cóż. Dobra, to zadziała na nich lepiej. Okej. Okay. Naprawdę dużo ich się tu pojawiło. Okej, zobaczymy świętą zbroję. Okej, ty kogo bijesz? Nikogo. Weź się do roboty. Alot skończył czarować, to rzuć też tutaj coś. Okej, może tutaj tak bardziej. Okej. Okay. Święconą ziemię również rzucimy. Okej. Okay. Paladyn może użyć swojego miecza. To chyba powinno trochę nam przywrócić zdrowie. Okej. Okay. Idealnie. Dobra, widać zjawy. Okej, okay. Ale odrzuciłeś czar. Możesz płonące dłonie rzucić? Okej, okay, tak będzie świetnie. Aha. Okej, okay, są wrażliwi na ogień, świetnie. Więc dobrze by było rzucić również te płonące rany, które tutaj mamy, tak. Okej. Razem mu się dali swoją zjawą. Niezłomny. Co ty rzuciłeś? Nie pamiętam co on rzucił. Okej. Okay. Ale może zająć się tym upiorem, ponieważ on ma płonące rany na sobie. Okej, okay, ty możesz przywołać szkielety. Okej, okay, Alot. Bij się dalej. Okej. Okay. Szkielety nas pomogą. Tak, flankują ich. Świetnie. No, dobra, tutaj cień jeszcze jakiś się wbił. Dobra. Okej, chyba płonące dłonie całkiem nieźle wymiotły te zjawy.
Okej. W razie idzie okej. Tak, to poświęcona ziemia. Sporo nam wytrzymałości przy pracy. To działa całkiem nieźle. Dobra. Okej, dobra. Zaczniemy strzelać w nich. Okej. Te zjawy się tak panoszą. Okej. Na kogo się one rzuciły? Nie. A na paladyna? Okej, dobra, zaraz muszę skończyć tą ustawę. Trudno. Okej, bij się dalej. One się rzuciły na maga? Chyba. Okej, dobra. Przyjmę jeszcze raz. Więcej dłoni. Tak. Okej, ale sam się zraniłem. A dobra. Dobra, damy radę. Okej, chyba upiór się ten zły na niego rzucił. Niedobrze. Okej, zjawa długo trwa jej zabicie. Okej. Drugi oddech. Raz na potyczkę. Okej. No, przywalmy ognistym mieczem. Możesz rzucić coś obronnego. Dobra. Musimy teraz głównym celem zdobyć tego upiora. Zjawy ciągle zmieniają pozycję. Mnie to tak dezorientuje. Okej. Okay. Ona dostała się w ogień krzyżowy. No, fajnie. Możesz ściągnąć dwie na raz. Dobra. Proszę już zacząć tą zjawę. Wow, udało się. Zaraz też się podleczymy. Chociaż sytuacja wygląda z grubsza, okej. Okay. Zajmę się tą zjawą. Okej, okay, ona też ma drugi oddech. Okej, okay, alot. Wycofaj się. Ty możesz zająć jego pozycję. Gili używa drugiego oddechu. Dobra. Dobra. Ty zmień pozycję. Tak, to berwiesz. Znaczy wiesz. Ty rzucisz leczenie lepsze. Tak, dobrze tutaj. Okej, nie zajmij się tym upiorem. Okej, strzelaj bufera. Nie. Okej. Gili trochę obrywa. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Okej, anulowałem mu rzucanie czaru? Chyba tak. No to jeszcze raz. Okej, chyba zaraz padnie. O nie, dobra, przeżyło. No to jeszcze raz zakrycie całunem. Nie. Okej. Okay. Wycofaj się. Ach, będzie uciekać. Okej, okay. Się rozwać. No coś trudno. Okej. Okay. Paladyn może ich w sumie jeszcze nałożyć na nią ręce, jeżeli zdąży. Chyba nie zdąży. Okej, zdążył. Świetnie. Teraz wszyscy jej pomóżcie.
Okej, okay. Dobra. Fiu. Hey there. Dobra, nie było łatwo. Czy no, nie było trudno, ale... Zjawy ciągle zmieniały pozycje i chyba ignorowały nasze strefy walki, więc mogły nam z najsłabszych ludzi nieźle poharatać. Okej. Okej, możemy użyć tego łapiducha, żeby powiedzmy uleczyć kogoś, na przykład niego trochę. A, to nie dało zbyt dużo. Co my tu mamy? Drewniane beczki, skrzynie spęczniały i powykrzywiały się jakby od wody. Płócienne worki niemalże zupełnie przegniły. I co my tutaj mamy? Bojowy... Wow! Okej, tego nie chciałem. Dobra, anulować wszystko. Większa zguba deszczu, tak, one są odporne na kłute. Ale nie są odporne na... Nie są odporne na te, na obuchowe. Dobra. No bazowe też nie powinny być odporne. Okej. Jest drugi jeszcze. Dobra. Znawalaj. Nie możesz nic zrobić. A nie, ty walczysz tutaj. Okej, okay, ważne. Spróbuj przewalić na ognie. Okej, okay, super. Tak, one wybuchają, zamieniają się w mniejsze. Już tak mają. Okej. Okay. A, tu jest większa zguba też. Okej, okay, chyba będzie potrzebował Paladyn trochę z tym pomocy, ale... Ale zaraz będzie miał pomoc. Ege zajmie się nim. Okej. Okay. Możesz go przewrócić? Ty wrażliwość. Tak myślałem. Okej. Rady niech się nałoży. Dobra. Super. A, tylko elementarna woda. A, dobra, sobie mógłbym pójść do karczmy i odpocząć, ale mam sporo zestawów. Zestawów odpoczynkowych, obozowych znaczy, więc ład tutaj, no nie można tutaj robić obozu, no cóż. Dobra, Paladin ma jeszcze trochę zdrowia, więc... Chyba w sumie będziemy ok, jeżeli pójdziemy. Ok. Hey there. Hey. A. Spróbujmy starej dobrej taktyki z... A tak, one się będą teleportować, to nie. Cofnijcie się najbardziej jak możecie. Okej. Okej. Okej, najbardziej ściśle jak możecie. Okej. Okay. Ognia, wszyscy. Dobra, nieźle oberwał. Dobra. Idźmy do walki w parciu. Okej. Ty... Jesteś tutaj, dobra. Już nawalić ich tutaj. Okej. Świetna.
Świetna pozycja na palące rany oraz na... Tak. Maga. Uderzenie magii. Magiczny atak. Okej. Eder. Dobra. Walstwo ma naraz. Dasz sobie radę. Dobra. Okej. Może dobijemy tego upiora. Okej. Mimo wszystko jakoś wbili się w środek nas. Okej, dobra. Się robi ciężko. Była pora na trochę ognisty. Okej. Dobra. To ich nieźle poharatało. Nie wychodź za daleko. Możesz na to, żeby uderzyć swoim pojemnym mieczem. Okej. Alo to brywa? Tak, alo to brywa. No to znowu. Strzany obraz. Możesz na nich również użyć płonących ran. Ponieważ zaraz będziemy ich mocno bić. Okej. Eder. Dobra, walczysz z tym cieniem, potem zajmiesz się tym. Dobra. Okej, dobra. Co tu się wydarzyło? Oraz zjawy się znowu przemieszczały. Dobra, bij dalej się z nimi. Okej. No, tak, dobra. Okej. Okej, giny zaczęła obrywać od upiora. Będziemy musieli również się nim zająć. Okej. A lot. I upiora. Okej. Widzimy się z nogami. No tak właśnie. Przerwają walkę i idą sobie gdzieś indziej. Jest to irytujące. Okej, a lot obrywa. Możesz przywalić temu cieniowi? Tak, trochę to nie zadziałało. Okej. Gin jest bliska śmierci. Możemy rzucić świętą ziemię? Tak, możemy. Ale prawie już się zajęliśmy tym upiorem. Dobra, szkielety na pomoc. Okej. Możesz drugi oddech jeszcze użyć. Okej, co tu się stało? Niezłomny rzucił czar. Dobra, rzuć jeszcze leczenie tutaj. Eder, dobra. O, zdejmujesz ten upiór. Fajnie. Okej. Okej. Gigi padła. Ale spokojnie. Mam nadzieję, że przeżyje. Okay. Niewiele mogę zapobiec, żeby Gimi nie padła. Yeah. Ta jest ledwo żywa. Agonia. Zdecydowanie jest czas, żeby się wycofać. Nie wiem, czy to jest tylko cecha tych duchów, czy inni przeciwnicy też tak mają, że po prostu wycofują się z walki i
Może te duchy mają jakoś, po prostu jakąś dużą obronę przed odstąpieniem od walki, dlatego nie boją się wycofywać i rzucać na tylny rząd. Chyba tak jest. Dobra. Szybko dokarczmy. W sumie gdybym nie użył łapi ducha na Alota, na Alotcie, to on również by padł podczas tej walki. Ale spoko. Przydałby się drugi łapi duch. Niezłomnemu bym dał. Jeżeli będę miał okazję. No i również dać tą miksturę przywracającą zdrowie, ale... na. Sure. Dobra. Hello. A, chcę zamówić... tak. Mm-hmm. Dzięki. Sure. A wracamy. No właśnie, zapomniałem o mieczu na duchy. Tak, duchy. Użyję go. Dobra. Mhm. Będę patrzył za każdym razem, kiedy będę przechodził, czy nie widzę czegoś, czego nie zauważyłem wcześniej. Okay, a właśnie, hey, jest to odpływ? Możemy wejść na mieliznę? Pomożemy, tak. Przeszukam ją jeszcze raz, może czegoś nie zauważyłem poprzednim razem. Śmieszne, że ten, że wskaźniki... tak, wskaźniki ruchu są również rozmazywane przez efekty wody. Nie wiem, czy to jest zamierzony efekt. A, coś ukrytego. Wonder what this is. Trochę złota. No cóż. Chyba nic więcej już tu nie wiem, co? A, może. Więcej złota. Ile ty masz zdrowia? 700. A ty 600. Dla porównania Lili ma 400, a Lot ma 350. Nic nie dziwnego, że pod wpływem ciosów dosyć szybko padają. Natomiast nasza pierwsza linia dzielnie wytrzymuje. Okej, okay. No dobra. Nic więcej już chyba tu nie ma. Do zobaczenia. No cóż, dobra. Na razie wracamy. Idzie. Sure. Ta-da. I wchodzimy do środka. Obrażenia bazowe ignorują redukcję obrażeń celu. Okej. Dobrze wiedzieć. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Upiór. Okej, dobra. Starą taktyką arpiew ognia. Dobra. Okej, tak mnie zajmie palić. Też. Już się zatrzymałem. Upiór chyba ma mniejszą redukcję obrażeń niż inne potwory, które tutaj spotykamy. Wybuch. Tak, chyba jego wybuch zadał nam troszkę obrażeń. Sure.
Czy jego wybuch po śmierci. Okay, co my tutaj mamy? Zwój ożywienia. Podniesienie 70 punktów wytrzymałości przez 1 sekund. Istnieje zwój, który mógłby sięgnąć poza całun i przywrócić do życia podległych towarzyszy, jednakże to zaklęcie może ocalić ich przed śmiercią, przywracając nieprzytomnym dość wigoru, by mogli stanąć na nogi. Okej. Okay. Obszar działania prawie 3 metry. Okej, okay, spoko. A czegoś takiego nam brakowało. Ciekawe, czy nasz kapłan będzie miał też coś takiego. Takie zaklęcie na wyższym poziomie właśnie, które ma powiem. Piąty. Chyba się dopiero dostał trzeci poziom zaklęć, więc... Zanim dostanie czwarty, to jeszcze trochę minie. Okej. Okay. Co to jest? Samogon. Okej, okay, czy ty możesz wziąć to zaklęcie? Z mojego żywienia możesz. Hey there. Okej. Okay. Okej, okay, zajmijmy pozycje obronne, zanim zaczniemy coś otwierać. Przykład z poprzedniego poziomu pokazuje, że różne rzeczy mogą się dziać. Nakaz ewakuacji. Obwieszczenie zesztywniało pod wpływem działania czasu i soli. Naciągające dyrskie posiłki na rozkaz z Duke'a należy natychmiast ewakuować. Ok? Nie wszyscy posłuchali. Darczyńcy i Dena. Nie chcę mi się czytać. Dobra? Staliśmy klucz, który pewnie nas dalej zawiedzie. Yeah? Okej, no. Hey. Hey there. Otwarte. Czekajcie, to było ciekawe. Używanie pojedynczej broni jednoręcznie bez tarczy zapewnia bremię do celności przy każdym ataku. Okej. Okay. Lilith. Okej. Okay. To od latarni. Twoje uszy przeżywają płaczliwe jęki trzęsających zatęchłymi krokami latarni. Dochodzą od widmowej postaci kobiety unoszącej się na pośrodku pomieszczenia. Za każdym razem, gdy unosi ramiona, słyszysz mrużącą krew w żyłach. Mrużący krew w żyłach krzyk. Okej, nie mam percepcji, przybliż się. Gdy się zbliżasz, wrzaski ducha stają się coraz głośniejsze. Wirująca mgła wokół jego nóg faluje. Czarne czeluści jego ślepi nagle spoglądają prosto w twoje oczy. Przybliż się. Jego jęki widma stają się coraz głośniejsze. Jego zapadnięta twarz zniekształca się, zmieniając się w wielką paszczę pełną haczykowatych zębów. Jeżeli cokolwiek miałoby się uspokoić ducha, to raczej nie będziesz ty. Obserwuj. Z wystarczeniem blisko celu, by zauważyć, że głowa ducha jest odchylona do tyłu nad, gdy wydają rżącą krew w żyłach. Jęki, nieznaczne ruchy głowy ducha wskazują, że to spogląda w stronę okien i obserwuje horyzont. Na widmowych dłoniach Kaen Gwala widzisz ciemne plamy. Z początku myślisz, że to krew, ale są czarniejsze niż atrament. Okej. Okay. Co teraz z Nia musimy porozmawiać? Aha. Że znajdę w okolicy wskazówkę. Okej, okay, zobaczmy co my tu mamy. Widzisz, że mnie nie zaatakuje? Okej, okay, dziennik. Dziennik unosisz się gestopku w okurzu. Mgliście port zapchany. Czerwony sen widziany 158 dni temu. Obfity deszcz, dwie łodzie rybackie zaginione na morzu, czerwony sen widziany 164 dni temu. Duże zachmurzenie, edyrskie statki na horyzoncie. Czerwony sen widziany 173 dni temu. Okej. Okay. Weźmy to na razie do ekwipunku. Już niewiele mi to mówi. Aż do ostatnich dni wielkiego buntu pisała dziennik. Oczekiwała przybycia statku zwanego czerwonym snem. Może nie ja, coś o nim więcej. Okay. As promised.
A, co my tutaj mamy? Wilk morski, lekki pancerz. Okej. Okay. Brzmi ciekawie. Porównajmy. A więc tak, odporność... ogień, kwas 6. Miażdżone kute 10. Okej, okay. Więc chyba troszkę ciekawsze. Skiwanie gotowości lepsze. Okej, okay, bo to jest średni pancerz. Redukcja obrażeń plus 4. Przetrwanie plus 2. Okej. Okay. Bierzemy. Całkiem ładnie wygląda nawet. Pan nie nadaje się najlepiej do skradania. Ale cóż, i tak nieczęsto to robimy. Okej, okay, to sobie zostawimy na razie. Mhm. Okay, właśnie, to jest znakomitej jakości pancerz? Tak, znakomita jakość, a nie solidna. Hey there. Więc fajnie. Okej. Okay. Mamy kasę. Chusta Lilith. Okej. Okay. Komuś to damy. Percepcja hey plus 3 to bardzo fajny bonus. Będę się do niej bardziej zbliżał. Wygląda na to, że chyba nie chcę z... Chyba tak. Chyba nie czuję się zbyt dobrze w moim otoczeniu. Więc na razie ją zostawimy. I pogadamy z Nia. Zobaczymy co ona ma nam do powiedzenia. Good day, stranger. Jak? Wiesz już, co w tym wszystkim chodzi? Słyszałaś o czerwonym śnie? A kto o nim słyszał? Ten okręt napada na statki od dziesiątek lat. Zatrzymywał się w Nowym Haomer, pełen łupów skradzionych ratuańskim kupcom. Ostatnio ponoć grasuje głównie w okolicach archipelagu Martwego Ognia. To on. Nie, ja wskazuję na zakotwiczony w dali statek. To on. Gdy jest w porcie, dowodząca statkiem elfka imieniem Meyerwitz spędza czas w osmalonej beczułce w poprotnym brzegu. Uwierz mi lub nie, ale lubi wygodę. O tym właśnie mówię. Jeżeli nawet piratka nie postawi nogi w tawernie po tej stronie miasta, czas otworzyć nowy przybytek. Okej. Okay. Widziałaś kogoś imieniem Derin? Nie. Okej. Okay. Zawodzące Banshee. Jest w okolicy, przebywa zwykle w osmalonej beczułce, po płatnym brzegu. Ponoć tam się zbliżyć. Okej. Okay. To wygląda na to, że się tam przejdziemy. Jeżeli chcemy rozwiązać tajemnicę. Tymczasem, czy nasza reputacja wzrosła? Nie, nadal jest nieznacznie pozytywna. Okej. Okay. Mm-hmm. Okej. Okay. Dobra. W następnym odcinku postaramy się rozwiązać tajemnicę Banshee. Staramy się dalej popracować nad naszą reputacją. A z tym Derinem kompletnie nie mam pojęcia, gdzie można go szukać. Więc zobaczymy. Może coś samo wyniknie. Okej. Okay. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.